ta akcja, która dzisiaj jest inauguracją tych naszych działań, takich wspólnych działań z panem dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, podjęliśmy wspólne takie działania na terenie całego powiatu, aby rozdać elementy odblaskowe. To jest właśnie dzisiaj taka inauguracja tych naszych działań, rozpropagująca właśnie noszenie elementów odblaskowych. Doszliśmy do wniosku, że dzieci, które zaczynają uczęszczać do szkoły, które zaczynają już, będą zaczynały samodzielnie poruszać się po drodze, należy odpowiednio oznakować. Ale to nie tylko oznakowanie samo pierwszoklasistów, ale również pogadanki, również prelekcje, krótko rzecz biorąc, szkolenie wprowadzające do tego, aby dzieci z terenu powiatu kolskiego mogły bezpiecznie poruszać się po drogach powiatu, po ulicach miasta Koła. Jest to akcja, która zakrojona jest w całym subregionie konińskim. My w tym roku przeznaczyliśmy pieniążki, które trafią do ponad 7 tysięcy pierwszoklasistów. Także jest to szeroko zakrojona akcja, obejmująca swoim zasięgiem nie tylko powiat kolski, ale również cały subregion koniński.